is necessary, not because it is written. Dzień dobry wszystkim, witam God of War, przed nami, kurczę, tak sobie przeskakuję pomiędzy poprzednią grą, czyli A Plague Tale i wskakuję w ten świat God of War i po prostu tu jest taka płynność, taka grafika, tak wszystko to jest dopracowane w 100%, że aż boli w momencie, w którym zaczynamy tamtą rozgrywkę. Znaczy, generalnie po chwili już nie ma tego bólu, no ale... Jak mam złapać gnoja? Jak to jeszcze? A, ktoś mi pisał w jakimś komentarzu, że jestem jedyną osobą, która używa strzał, że nikt nie używa strzał Atreusa. A przecież to jest tak zajebisty feature w tym wszystkim. Jak można tego nie używać? Uwaga! Uwaga! Jak to rozwalić? No dobra, to takie małe gnidy. Widzę, że mi tutaj wyskakują. No trochę tutaj jest planszy i trochę jest do zrobienia rzeczy. Możemy tu wejść? Chłopcze, dosadnie się wyrażałeś tam w wagonie. To tylko słowo. Brok używa dużo gorzej. Nie chodzi o słowo. Straciłeś panowanie. To prawda. Spadaliśmy. Z wysokości. Kuźnia. Naprawdę chcesz, by tak brzmiały twoje ostatnie słowa? Nie. W najcięższych chwilach panika nic nie da. Okiełznaj ją. Niech ci służy. To prawda. Kratos ma rację. Ja dokładnie wychodzę z tego samego założenia. Na przykład grając w FIFA i inne gry. Sam jesteś ruda, kurwa. Ja chcę tutaj zejść na dół najpierw. Nad tobą, bracie! O nie! Jest jeszcze gdzieś ten gnoj, nie? Nie, no walka tutaj jest super, nie? To muszę przyznać. Dużo nie używam tych kamulców. Znaczy, to nie jest tak, że trzeba ich używać. Tu coś jest? Nie, tu nic nie ma, nawet przejścia nie ma. Tu jest ten latający skurwol, a mi się go nawet chyba nie chce. Dobra, tu zejdziemy, nie? Pewnie będą jacyś wrogowie na mnie czekali. Czy nie? Czy tym razem po prostu tylko... Tylko takie coś... Osełka nocnej rozpruwaczki. Osełka nocnej rozpruwaczki. Najlepsze są te najbardziej oczywiste metody. Nowy artefakt, 4 z przeszłości, 4 z 6. Bezużyteczny. Dość już o tobie. Ja mówię o osełce. Jaki roast, jak go pocisnął. Osełka nocnej rozprowadzki. No zbieram te artefakty, mam 4 z 6, no to pewnie nie zebrałem wszystkich tutaj. Nie są, kurwa, nawet nie pamiętam, jak się nazywa ta kraina, w której jesteśmy. Tam będzie przejście z tamtej strony. No, niesamowite. Strzępy bestii. No idziemy tam, gdzie byliśmy. Tu jest przejście, żeby dalej sobie pójść. Znowu patrzcie, ten robal i ucieka on teraz. Dużo tu trupów, ale takich właśnie nie gnijących w ogóle wszystko. A no tak, bo to są też trupy, kurwa, krasnoludów, elfów i innych. Więc mitycznych postaci być może mają zupełnie inne właściwości trupie niż trupy zwykłych ludzi, prawda? Kopalnia Jarnsmida. Właśnie na przykład nie mogę pójść po tych schodach, a chciałbym. Zaktualizowano mapę. Co mam tam, kurwa, skoczyć? Na to wygląda. I nie mogę się wrócić, nie? Tak.
Nie, mogę, dobra. Myślałem, że nie mogę. Ale mogę. Jalko! Idź na ziemię. Tory muszą prowadzić do kopalni. Ten ładunek blokuje drogę. No, jest coś, co tu blokuje drogę. I jak ja mam to, kurwa, rozjebać? Rozjebać tego nie mogę. Żuraw trzymający ładunek jest zasilany wodą. No tak, czyli zamrozimy. Możemy to zamrozić? Możemy, nie? Tylko czy z tej strony to musimy zrobić? Nie chciałem tu, nie, wracaj się. Wracaj. Nie. To tak nie działa. O, tu. Wygląda na to, że woda przestała płynąć tą rynną. Gotowe! Chodźmy dalej. Fajnie. To muszę podpalić te rzeczy. Ja widziałem gdzieś to tutaj. Na lewo od skrzyni jest palenisko. No wiem, wiem. No kurwa, proste, patrz. Pewnie w okolicy jest ich więcej. No pewnie, że jest ich więcej. Sam sobie szukaj. Tu jest następne. Ale tam nie sięgnę, kurwa. Jak zrobić, żeby tam sięgnąć? A. Jakoś tędy będzie trzeba tam pójść. No dobra. Jest to zagadka. Dla mnie niezbyt trudna. Bo ja jestem bardzo mądry, więc... tak to wygląda po prostu. Cyk i drugie palenisko. Fajne palenisko. Chcę, byś była blisko. Fajne masz piździsko. Nice. Wiem, że kooperatywa jest w cudzysłowie. Kooperatywa, nowo odczytane runy, kopalnia. Aha, dobra, mam jeszcze jedno. Dobra, muszę zamrozić to gówno. Znowu. Ale no, kurwa, co w tym trudnego. No to, że musiałbym to zrobić. O. Głupi Maciek. Dobra. Zabieramy to. Co tam macie dla nas? Jabłko. O, to zdrowie. Potrzebuję do zwiększenia maksymalności. Potrzebujesz dwóch. Dobra, czyli jeszcze jedno. Ale kurwa, zawsze miło, zawsze miło i sympatycznie, jak takie coś się dzieje. Idziemy dalej. Dobra, czy tu się z kimś napierdalam? Nie, spokój, cisza. Tu lata ten kruk. Zostanę się tam, jeśli mi pomożesz. Ja tobie? Jak? Jak ja tobie mam pomóc? Spierdolił. Nie trafię go. Ach, kurwa. Dobra, pierdolę to, nie chce mi się. Nie chce mi się, za dużo jebaniny. Naprawdę dla mnie jest to chyba... tu? To się nie rusza w ogóle, więc z tym nic nie zrobimy. Tu też nie przejdziemy. Tu jakiś taki dymek leci. No dobra, czyli wychodzi na to, że muszę tutaj iść na pewno. Nie, to nie ja, dobra, to on. Pójdę dalej i się rozejrzę. No, urucham to gówno. Ojcze, tu jest brama prowadząca do wejścia do kopalni. No, fajnie. Jeśli tu wejdziesz, pomożesz mi ją unieść. Jeśli. Przecież wszedłbym spokojnie, kurwa! No dawaj, przeskoczy. Kolana ci nie wysiądą. Atreusie. Było blisko. Jeszcze raz. Jak to?
Mam nadzieję, że przeskoczysz. Atreusie, ty kurwa zgrywusie. Tam jest coś ognistego. No tu podejrzewam, że muszę to zamrozić. Tylko jak to kurwa zrobić? On tu. Czy to był dobry pomysł? Nie jestem pewien. Chyba nie. Nie w tej chwili. Musiałbym tam przeskoczyć. Aha, dobra, mogę przeskoczyć sobie po prostu. Kolejna z tych drewnianych rynien. Jak krasnoludy to wszystko wymyśliły? Ano, jak to mówią, wygoda matką wynalazku. Po co harować, skoro woda może odwalić robotę za ciebie? Czy to dobry pomysł, kurwa? Czy niezbyt? Nie, chyba niedobry. I teraz to mogę zamrozić, nie? Oby tytuł. Atreusie, szukamy informacji. Wiem. Już zakłada, że próbuje wszcząć wojnę. Ale wcale temu nie zaprzeczasz. Bracia, moglibyście dać już temu spokój. Bracia, kurwa. No i to kurwa rozumiem. Pyk. Każdy z nas podnosi po swojej stronie. Jak kurwa? Hej, sam tego nie podniosę. No. To jak ja mam to zrobić, kurwa? Strasznie pokomplikowałeś mi tu sprawy, kurwa. Synek. Synek, bo jak ja cię pierdolnę... Synek, bo jak ja cię pierdolnę, to cię krew zaleje. A, i teraz nie mogę już tam wskoczyć. Kurwa, jaka głupota. Nie, teraz chciałem na przykład to przenieść, ale chyba nie mogę. No nie, nie mogę. To nic nie daje. Totalnie to nic nie daje. To powinno być tak zrobione. Dobra. Inaczej. To trzeba zrobić tak. To musi być już u góry, w takim układzie. To jest totalnie bez sensu. Musiałbym to zrobić w trakcie, ale w trakcie to jest niemożliwe. No dobra. Dzisiaj kurwa nie sięgnę, nie ma opcji. No i tu wszystko się zgadza, nie? Nie wiem. Aha, kurwa, tu jest brama! Jestem ślepy! Już myślałem. A ja kombinowałem. Fuck. Ależ jak głupi jestem, co? Głupi, nie? Głupi jebaniec. Ha, spróbuj trafić pod innym kątem. Jak? Nie. W drugą stronę to trzeba. Jest i wejście do kopalni Durlina. No dobra, to sprawdzimy za chwilę. Coś czuję, że będę się z kimś napierdalał, skoro odsuwam. A nie. Mam dla was coś jeszcze. Sindri! Jak ty się tu kurwa dostajesz? Ponieważ chwilowo nie macie źródła światła, z naszej winy, do kopalni. I możecie nie dostrzec potworów w ciemności, przyjmijcie to. Dobra, wracajcie na szlak. Do zobaczenia. Dzięki, Sindri. Czekaj, jakich znowu potworów w ciemności? Sindriego już nie ma. No i są pojebani, że... Uwaga!
Bingo. Ktoś jeszcze? A, tam blisko, bez przesady. Coś jeszcze? Są takie do rozwalenia tutaj, nie? Ale nie wiem, po co my to robimy, szczerze mówiąc. Okej, no to dobrze. Czy muszę to w którymś momencie zamrozić? Nie, chyba nie. Muszę się na to dostać, dobra. Okej, ale zanim to nastąpi, może pozbierajmy co możemy. Wiesz co? Tam jest wejście, kurwa, do jaskini, więc... Dobra, już wiem, co zrobimy. Okej. Okay. Wskakujemy na to. Zostań tam! Tak jest! Zaczekam po drugiej stronie! Dobrze, bardzo dobrze, młody, tylko... Gdzie mnie to, kurwa, zaprowadzi? Tutaj. Po co mnie to tutaj zaprowadzi? Mimirze, jaka jest szansa, że to w tej kopalni przebywa Tyr? Durlin miał w sobie więcej alkoholu niż ten żuraw oliwy, ale wątpię, by nas oszukał. Ja chyba jednak dobrze idę. Nie lubię, jak dobrze idę. Tak jest naiwny. Bardzo chce się wykazać. Zakłóca mu to osąd. Bracie, wiem, że w głębi duszy bardziej w niego wierzysz. I co mam zrobić? W taki sposób, no dobra. Czy ja mogę mu otworzyć jakąś bramkę czy coś, kurwa? Więcej inspirującej twórczości Kwasira. Kwasir, no pokaż ten wiersz. Futro i stal z przyjaźnią u sterów kroczą zjednoczeni ścieżką bohaterów, tem ich rozdzielił los lub kaprys bogów, by z nowymi druhami pobili starych wrogów. Ratowali świat od kosmicznej kraksy, sprytne dwie maszyny i ostatnie... Ratchet i Clank! To jest Ratchet i Clank! Zgrzyt i huk! A wschódnicości? To jest Zelda. To jest jakaś kurwa FIFA kurwa? Ktoś mi mówił, że to są easter eggi dotyczące innych gier. Rękojeść niegasnącej iskry, fajnie. Aha. Znalazłeś coś? Chodźmy dalej. Dobra, idziemy do jaskini. Coś... To chyba tu. To ta kopalnia. Co tu się unosi w powietrzu? To jest... Chciałem powiedzieć, że to piryt, ale piryt jest przecież a Plague Tale. Ciekawe. Ale w tym momencie... Kurwa, znowu. Nic z tym nie zrobię. To jest drugie miejsce, w którym nie mogę czegoś zrobić. Ja potem o tym zapomnę. Wygląda na to, że oficjalne wejście jest zablokowane. Ale musi być inna droga. Pewnie, że jest inna droga. Jest inna droga. Sprawdźmy, co jest dalej. Jak on tu strzelił, kurwa, skąd on wyszedł? Był. Była taka piosenka kanału audytywny, jest inna droga. Bardzo fajna. Płyty, neurofotoreceptory plotyka jako magia bytu. Skąd one wyłażą? Skąd ona wyszła? Do tego chyba słyszę wodę. No nie pierdol! Uważaj, bądź gotów. Hej, bystra woda, bystra... O kurwa, o kurwa, o kurwa. No, chyba już wiem, skąd wychodziły te pełzacze. Sam nie dasz im rady!
Trzymaj się blisko! Przed tobą uważaj! A chuj, dobra. Tak jest, kurwa. Na wkurwie! Paskudny stwór. Mówisz? Kość bestii. Po nich taki zwrót, że ciężko wytrzymać. Oj, bez przesady. Chodźmy dalej. No tak, on ma rację, nie? Jakby całkowitą Kratos, kurwa, że to... No, on tutaj trochę z podobnego założenia co Wiedźmin, nie? W sensie Geralt. Podobne bardzo założenie jest tutaj, jeżeli chodzi o myślenie Kratosa. I słuszne, no to my, kurwa, zakłóciliśmy temu spokój. To, że jednak musieliśmy to pokonać, no to już jest inna sprawa. Kurwa, jak nie... Wagoniki to łódeczki, kurwa. Roller Coaster of Love. Przepraszam. Roller Coaster! Wiem, że nie chcesz tego słuchać, ale te myśli nie dają mi spokoju. Całymi dniami walczymy. Nie rozumiem, dlaczego nie możemy robić tego u boku Tyra. Nie znamy go. Widzieliśmy dokładnie. Ołtarze. Jest urodzonym przywódcą. Jako jedyny postawił się Odynowi. No i mu kurwa uciął rękę. Uważył, to zrobi to znowu. Obrazki z przeszłości nie przekazują pełnej historii. Jej! Zjazd, ale super! Ale bym pojechał czymś takim. Kiedy wysiądziemy, musimy tam zajrzeć. Czuję, że Tyr jest blisko. Za tymi drzwiami? No, takie rzeźbione, zdobione. Co to jest to tutaj na przykład? To na bank będzie mi do czegoś się przydało. Czuję, że z jakiegoś powodu jesteś na mnie zły. Odkąd ja po prostu taki jestem. W Alfheimie krytykujesz każdy mój ruch. Jeśli uważasz, że nie umiem prowadzić, to powiedz. To nie twoje kompetencje kwestionuję. Dobrze, to co w takim razie? Przemyśl swoje zamiary. No, głos Kratosa zrobił się jakoś taki złowieszczy. Ogryzek. To miejsce jest ogromne. No jest, kurwa. Budowa musiała trwać wiecznie. Czemu nie mogliśmy od razu do tych drzwi pójść? Kolejne drzwi. Tam też trzeba będzie zajrzeć. Instrukcje Durlina nie były jednoznaczne. Nie. Musimy szukać. No taką mamy przejażdżkę, pokazówkę. O moich zamiarach. Mam zamiar pomóc Bogu Wojny powstrzymać Odyna. A żeby to zrobić, muszę go najpierw uwolnić. Uważajcie, przyjaciele. Sindri? Tylko ostrożnie przy wysiadaniu. Małymi kroczkami. Wszędzie pełno zardzewiałych... Kurwa, trochę gorsze rzeczy niż zardzewiałe gwoździe mieliśmy. Czy ten labirynt ścieków? Nie. Z pewnością sami go znajdziemy. Strzępy bestii. Czy ja wiem? Ta woda wygląda na czystą. Słowo klucz. Lewiatan. Nic nie możemy. Szczęśliwy trzonek Haura. Siła minus 5, nie, to pierdolę. A ostrze chaosu. Mogę ulepszyć ostrze chaosu? O tak! Zajebiście. Dobra, lśniące rękojeści strażnika. Przeklęte rękojeści cesarzowej, nie możemy. Tarcze, starczą tu pierdolę. Pancerz. Chcesz czegoś konkretnego? Nie, tu nic nie zrobimy. Pancerz na biodra, też nie ma co. Specjalne zasoby też nie mamy, artefakty możemy sprzedać. Takie artefakty napełniają mnie dumą. To należało do buntowników, prawda? Sprzedaliśmy, co trzeba było. Sprzęt, no nie ma co sprzedawać na razie. Jak zwykle, jestem do twoich usług. Fajnie. A dobra, a czy ja mogę sobie na przykład... A co tutaj jest, lewiatan, szybki, runiczny atak? A, bo mamy nawałnicę Njorda, szybki, wirujący atak. Kurde, to będzie ciekawsze, ten wirujący atak. A mocny, runiczny atak? Nie. A ostrze chaosu też coś mają, dodatek ostrze, przeklęte rękojeści. Rękojeść niegasnącej iskry, minus 9 szczęścia.
i siły mniej. Dobra, to nie chcę. Tu nic nie mam. Spartański szał też nic nie zrobimy. A umiejętności? 3400, no to kurwa, trochę mi tam poszło, nie? Ostrza chaosu tu się podniosło. O właśnie, chciałem powiedzieć, że tu się podniosło i co to jest? Unicestwienie? Okej, bierzemy. A to? O, może być. Oj, tego już nie kupię, zabrakło mi 50, kurwa. Dobra, a Atreus, on coś może kupić. Zakup. Cudownie, ile tutaj potrzeba? 2000, no to już też niedługo. Mamy 893. No dobra, lecimy dalej. Patrz, tą szczeliną są drzwi. Tyr może tam być. Tam coś jest, ewidentnie. To się podniesie. No ale trochę czasu minie, kurwa, zanim to podniesiemy. To też ten, jest chuj. Kto to napisał, miał oko do szczegółów. Co takiego napisał? Skarbiec. Widok na skarbiec. Nie wiem, co można tutaj dodać. Nie ze wszystkim związane jest jakaś ciekawa historia. Czasami ludzie nazywają rzeczy po imieniu. Widok na skarbiec. Woda nie płynie. Aha. No to ja zaraz zrobię, że będzie płynęła, tak? No jak ja mam to zrobić? Aha, dobra. Jalko! Słyszę, że przywróciłeś przepływ wody. Co dalej? No dalej by wypadało to, żeby... Kurwa. No żeby ją przenieść, nie? Nie. Trzeba jakoś obrócić to koło, nie? No, trzeba by było. Jak mam, kurwa, to zrobić? Stąd tego nie zrobię. Fuck, no nie... Jalpa! Nie. A, dobra. Tu trzeba było spowodować, że ona wymarła. Udało się. Dostańmy się do tych drzwi. No i cudownie. Czekajcie, zablokowało mnie. Okej, dobra, już się odblokowałem. Co za tymi drzwiami jest? Tyrze? Nie wydaje mi się, żeby się to nie wydaje, tutaj kurwa. Przetrzymywano tyra. Ale on musi gdzieś tu być. Kopalnia jest ogromna. Atreusie, przed czym zamierzasz powstrzymać Odyna? Mówisz, Jodyna. Jakbyś znał jego plany. Nie znam ich. Właśnie dlatego. Bracia, szaleje Fimbulwinter. Ragnarok czai się za rogiem. Odyn jest zdesperowany. Niezależnie od tego, co planuje, z pewnością myśli przy tym tylko o sobie. Właśnie. Dobra, poszedłem do tej kopalni, ale mi to przyświeca na przykład? To coś, co Sindri, czy jak on się tam kurwa nazywa, czy on mi dał? Ja tu nie widzę, żeby coś mi świeciło. I czy może jest jeszcze za jasno tutaj? To fakt. Po drugiej stronie są kolejne drzwi. Może to te właściwe? Zawsze będą kurwa kolejne i kolejne. Co ty jeszcze strzeliłeś? Ej, właśnie. Podniosły mi się teraz punkty doświadczenia? To chciałem, nie? Okej, dobra. Czyli muszę przytrzymywać. No zobaczymy, jak to będzie z tym przytrzymywaniem. Ale tu nastawiali drzwi. Nie chcę cię zrażać, ale to w końcu kopalnia. Widzę? Właśnie mnie zraziłeś. Totalnie zraziłeś. Widziałeś tam coś? Aha. No nie przejdziemy tędy. Po lewej za tym żurawiem widzę zniszczone drzwi. Może Tyr próbował uciec? No sprawdź. Na pewno. To właśnie o to chodzi. Nie wiem, czy dobrze idę. Bez sensu jest takie długie wchodzenie. Aha. Dobra. No proszę. No proszę, proszę. Chyba noszę kalosze.
teraz dźwigowi nie zabraknie zasilania. Już prawie. Już prawie się udało, tatusiu Kratosie. Dialfa! Coś takiego. Przelewająca się woda zasila żura. Sprytne. Gdzie spotkałeś się z czymś takim jeszcze, kurwa? Wkrótce będziemy na górze. Czy to jest winda? Tak, jest, to jest winda. I otworzy się sama? Nie. Pojedźmy tym dźwigiem na górę. Tyr musi być blisko. Totalnie tak. Dobra, nowe ćwiczenie. Pomyślmy, jak się czuje Tyr, kiedy siedzi zamknięty. Co ty pierdolisz teraz? To kiedy odzyskałbym wolność, oczywiście najbardziej chciałbym ubić Odyna, ale pewnie ogólnie marzyłbym o walce. Z czymkolwiek, żeby sprawdzić, czy jeszcze umiem walczyć. Co ty pierdolisz, Atreus, kurwa. Wygrzany jesteś totalnie, ziomeczek. A jakby zrobić? Okej, już wiem, czekajcie. Bo chciałbym... co ja kurwa wtedy zamrażałem? Tu, nie? Patrzcie na to. Pyk. Tego się nie spodziewaliście, że tak umiem, co? Od razu widziałem, że tam kurwa będzie... To jest efekt grania kurwa w te wszystkie Elden Ringi i Dark Soulsy, nie? Tyrze? Wow, co tu się stało? Ja wiem, co tu się stało. Nie widzę, żeby coś tu się stało, szczerze mówiąc. Zrobione! Dobra, czekajcie tu. Jeszcze jakieś tu są? Z pewnością nie tyle. Rozejrzyjmy się. No tak, widzę, że tam jest w ścianie taki typ i że tam powinienem zajrzeć. Co on ma w ręce? To relikt? Zdobywasz relikt. Relikty zapewniają specjalne zdolność, które aktywujemy przy pomocy L1. Użyj reliktu na ekranie broni. O kurwa. Talizman Megi. No dobra, ale to musiałbym schować broń. Na tobą, uważaj! Podornik na górze! Zdrońko! Gdzie kurwa? Tego zdroń kurwa. Jest jeszcze gdzieś? Ucisna po lewej! Dobra, to jest jeszcze jeden z tego, co... Wszyscy? Wszyscy. Cudownie. A, przejdziemy teraz przez to? No dobra. Czuję powiew powietrza. Może tą drogą dotrzemy do wyjścia. No tak, ale walka wręcz i co, musiałbym wtedy schować i topór i napierdalać się tylko tym. I znowu pusto. No pusto, a czego myślałeś? Może już czas, żebyśmy... Nie, nie kończ zdania. Znajdziemy go. No przecież jest jeszcze... Właśnie, tam, co ty, Mimir, kurwa, przecież... Nie widać kolejne drzwi. Tu jest tyle rzeczy jeszcze do zwiedzenia. Więc nie wiem, co się tak, Mimir, kurwa, niecierpliwisz. Okej.
Kurwa. Meno gusta. Ach, dobra, kurwa, ty masz w to strzelić przecież. Jesteśmy wyżej niż byliśmy, kiedy spotkaliśmy Syndriego. Ta kopalnia to jakaś spirala. Tego się nie da rozjebać. Znaczy, pewnie się da rozjebać, ale... Ale nie wiem jak. Dobra, tu gdzieś dojdziemy? Nie. Tu moglibyśmy sobie zejść. I tu mamy potem... Możemy sobie wejść normalnie. Kurwa, no nie da się tak. Ach, trudno. No, jeżeli chodzi o zaprojektowanie poziomów, to jest to, kurwa, na naprawdę wysokim poziomie. Bardzo ładnie to wygląda wszystko. Okej, tam możemy tak pójść. Okej, ale jak jeszcze chciałem zerknąć, co jest tu? Dlaczego nic się nie wydarzyło? Łańcuch utknął. Aha. Zgarnę. Spróbuj teraz. Dobra, nie zwróciłem uwagi. Rzeczywiście, że tam są takie rzeczy. Czekam na znak. No tak, tylko co? Po co tam mamy iść? Szczerze mówiąc, bo nie wiem. Tędy nie przejdziemy. Możemy co najwyżej wziąć to. Zdaje się, że coś tam słyszę. Światło! Posągę. I to nie byle jaki. Ta kamienna podobizna górowała nad wejściem do Młyna Świata. Okej. Okay. 5 na 6 to jedno pominąłem. No trudno. Trudno. Dobra, gdzie dojdziemy, jak pójdziemy tam? Kolejne drzwi. To musi być tutaj. Zobaczymy. A tam nie? Najpierw musimy się do nich dostać. Oj, zjebałem. Zjebałem, ale na pewno będę innej drogi. W stanie jakby dotrzeć tam, nie? Z powrotem. Chyba widzę tu korbę. Atreusie, czas na kolejne ćwiczenie. Czemu ktoś taki jak ty, kto spędził całe życie na walce, miałby chcieć cokolwiek udowadniać? Dowód niesie za sobą zniszczenie. Ale jeśli to zniszczenie oznacza trupy kilku łajdaków, to jakie to ma znaczenie? Jesteś silny i robisz to, co trzeba. Wojna nie udowadnia niczyjej siły. Mam nadzieję, że kiedyś to zrozumiesz. A co tu chodzi? Wiecie co? Wygląda na to, że ta maszyna zrzuca rudę do rynny. No i co? No bo nie bardzo rozumiem, kurwa, co? Nie podoba mi się też, że ominęliśmy tamte drzwi, kurwa. I że poszedłem tędy, no mogłem przewidzieć to jednak. Zamroziłeś tę rudę w takim miejscu, że woda się przelewa. A to nie przelewki, pamiętajmy. Chyba trafiłeś.
Aha. Dobra, teraz kumam. Okej, cudownie. Teraz zrozumiałem, co zrobiłem. Już prawie. No prawie. Dokładnie tak. No pewnie, że się udało. Może tutaj. Do drzwi zaraz pójdę, no chcę tutaj zobaczyć. Musimy jeszcze wrócić i sprawdzić ostatnie drzwi. No a tamtych jeszcze nie sprawdziłem, kurwa. Niech ta ziemia się uspokoi. O-o. Tu były gdzieś te drzwi. Znajomy widok. Wróciliśmy do spiralnej części kopalni. Tak, dobrze. Aha, bo bym nie przeszedł przez to. A czyli dobrze zrobiłem. Tu go nie ma też, nie? Kolejna nora Draugrów, bracie. Szynki! Dobra, kurwa. Za tobą! Uważaj! Ała. Kurwa w ostatnim momencie. Aha, dobra. Ta drałużyca. Ano. Walczyliśmy z nią przy tamtej noży. No dobra. Ten kamień straciłem. Będę musiał go kupić, kurwa. Zapomniałem o tym, że jak użyję tego, to tracę kamień. Tego się nie spodziewałem. Iskra chaosu. Gdzie on jest? Atreusie. Ta kopalnia jest opuszczona. Nie kolejny ślepy zaułek, no będzie kurwa tam, no Jezus. Wskazówki Durlina kończą się na wejściu do kopalni, ale musimy szukać, aż go znajdziemy. Mówiłeś, też tak że uważam. A ja nakazuję szukać dalej, więc mnie słuchaj. Nie pozwalaj sobie. No, to inna sprawa. Z tobą, ale będę mówił, co myślę. Nie musisz się ze mną zgadzać, ale nie będziesz tak się do mnie odzywał. Zrozumiałeś? Dobrze, kurwa mu powiedział. Tak. Dobrze mu powiedziałeś, kurwa. Nie ma, że tamto. Do tatusia kurwa, z szacunkiem. Sugar daddy. Dobra, i zobaczmy, co jest tu. Niech to! Słyszeliście to, bracia? Nie jesteśmy tu sami. Oczy i uszy otwarte. Słyszałem. Widzę, że nie jesteśmy sami. Dźwięk dochodził stąd. Możemy tędy przejść. No pewnie, że możemy. Proszę bardzo, idziemy. Znowu, kurwa, kulimy się w jakiejś kopalni, no. Atreusie, czy moje słowa cię irytują? Nie, rozumiem cię. Bracia, czekajcie. Czy przed nami widać światło? No, przed nami widać bossa pewnie, kurwa. Może to tu. Drzwi są zaryglowane. Coś musi tam być zamknięte. Z pewnością nie zamyka się tak schowka na poście. Wiem, co trzeba zrobić. Alfa! I już nie są zaryglowane te? Nie, przez to się nie da przejść. Tu jest coś, tutaj trzeba pójść. No jest parę możliwości. Oj, coś czuję, że... Einherjer? Kto to jest Einherjer? O kurwa.
Mógł na pewno że lubi wszystko, więc znika z czasem, ale dodatkowe ataki mu. Ja wam kurwa dam bifrost gnoje. Dobrze, kurwa młody. Co to za gnoje były? Próbowali nas powstrzymać. To musi być tu. To otwieramy. No nie jestem pewien. Ale ten kurwa Kratos jest silny. Ale jebnie. I co za tym jest? To jest Tyr? Ktoś tam siedzi. Nakopciliśmy tym. To jest Tyr. Czego znowu chcesz? Ale on ma ręce. Nie. Nie jest Odyn. Co to za nowa sztuczka? Ale on ma złote oczy, jak Mimir. Nas przysłał. Ziomek, wstawaj. Żebyś mu włosów nie przypalił. No i kurwa, typie, jesteś wolny, nie? To Bóg wojny? To jest ten Bóg wojny? To jest ten kurwa Bóg wojny? Te ostrza. Te ostrza, no. Znam cię. Bogobójco. Oj, już kurwa przestań. Przyszedłeś po mnie? No, jak widzisz. Chcę cię uwolnić. Nie, nie podchodź. O kurwa, jaki straszliwy. Mimira trzeba wysłać do ciebie. Tyrze, Tyrze. Spójrz, znasz mnie, prawda? Gadająca głowa. Zabiłeś Mimira? Nie. Nie. Ale go wskrzesiliśmy. Nie, nie zbliżajcie się, potwory! Stój! Ucieka nam! Stój! Oj, chuj. Kolejni. Już chciałem ich napierdalać. Wow. Gdzie myśmy polecieli z tymi typami? No dobra, oberwałem tym. Ścigaj Tyra. Aha. Na ratunek Tyrowi, ścigaj Tyra. Dobrze, zrobimy to w następnym odcinku. Dziękuję bardzo. Bardzo mi było miło, że byliście ze mną. Trzymajcie się, pa pa.